dostaje się markę, dostaje się jakby gotowy produkt, gdzie w obecnych czasach bez jakiegoś super przebojowego pomysłu jest ciężko się przebić. W takiej branży jak branża fitness też myślę, że marka jednak ma spore znaczenie i działając pod logiem Extreme Fitness, który już jest dosyć rozpoznawalną marką, też myślę, że jest to znacznie prostsze. Na imię Tomek, generalnie pochodzę z Tarnowa, natomiast w tym momencie mieszkam w Kawinie, a większość życia związany z Krakowem. Na co dzień pracuję w korporacji, jestem analitykiem danych i robię też wizualizację danych. Oprócz tego prowadzę sobie sklep franczyzie Żabkę, pod względem pasji szeroko pojęty sport, głównie piłka nożna. W Extreme dowiedziałem się, uczęszczając na siłownię w Tarnowie, na Błoniach, stąd jakby miałem pierwszy kontakt z Extreme'em. A odnośnie franczyzy z mediów społecznościowych, na Facebooku zobaczyłem kilka postów, no i zagłębiłem się w ten temat. Zacząłem się interesować franczyzą Extreme ponad 2 lata temu. Wtedy też po raz pierwszy zapisałem się na spotkanie stacjonarne, prezentację franczyzową w siedzibie. Odbyłem później też spotkanie indywidualne, natomiast ze względów życiowych wtedy nie zdecydowałem się na podjęcie tej decyzji i po tych 2 latach wróciłem jeszcze raz już po głębszym przemyśleniu tego tematu i po odbyciu znowu prezentacji franczyzowej, spotkania indywidualnego, zdecydowałem się na spróbowanie. W modelu franczyzowym to generalnie jest coś, co mi bardzo odpowiada. Dostaje się markę, dostaje się jakby gotowy produkt, pomysł na biznes powiedzmy, gdzie w obecnych czasach bez jakiegoś super przebojowego pomysłu jest ciężko się przebić. Natomiast będąc członkiem biznesu franczyzowego, moim zdaniem jest też szereg narzędzi, które ułatwiają prowadzenie tego biznesu. W takiej branży jak branża fitness też myślę, że marka jednak ma spore znaczenie i działając pod logiem Extreme Fitness, który już jest dosyć rozpoznawalną marką, też myślę, że jest to znacznie prostsze. Tak, no docelowo wiadomo, w idealnym scenariuszu jakby otwarcie kolejnych klubów i zbudowanie jakiejś takiej swojej mini sieci powiedzmy tych klubów i zarządzanie nią. Natomiast no to jest dopiero początek, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Na razie czekam i nie mogę doczekać, aż się otworzy mój pierwszy klub, więc później zobaczymy. Tak naprawdę jeszcze chyba to do mnie nie dociera wszystko. Gdzieś tam stopniowo sobie staram się to przyswoić, natomiast na pewno bardzo się cieszę. Myślę, że ta decyzja będzie procentować w przyszłości i no, na ten moment jestem po prostu bardzo zadowolony, a jak emocje opadną, to pewnie przyjdzie moment na jakąś głębszą analizę.